Wpłacasz 3800 zł na konto oszczędnościowe. Bank wypłaca odsetki w wysokości 1,8% rocznie. Czyli w nawiasie jest jeszcze dodatkowe wyjaśnienie. Stan konta co roku będzie powiększany o 1,8%. To jest wyjaśnione, że jakby ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości. No i teraz zadanie. Napisz wyrażenie, które opisuje, ile pieniędzy będzie na koncie po 15 latach. No to zastanówmy się, jak to, jak to napisać, jak to obliczyć. Czyli na starcie. To jest powiedzmy rok 0. Mamy 3800 zł. Tyle wpłacamy na konto oszcz oszczędnościowe do banku. Dobrze. Teraz zastanówmy się, ile będziemy mieli po upływie jednego roku, czyli na koniec pierwszego roku napiszę tutaj rok 1, ile będziemy mieli pieniędzy. No, będziemy mieli tę kwotę, którą wpłaciliśmy, 3800 zł plus odsetki. Plus odsetki 1,8% rocznie. To co to znaczy? To znaczy, że bank doliczy nam 1,8% tej wpłaconej na początku kwoty, czyli 1,8% razy 3800 zł. A no może tych złotych tu nie będę już teraz wszędzie przepisywał, czyli to się równa Teraz nie będę obliczał jaka to jest kwota, tylko zapiszę to w trochę innej postaci. Mianowicie tutaj tak jak mówiłem, opuszczę te złotówki, żeby mniej pisania. A teraz ten procent zamienię na ułamek dziesiętny. No to muszę tutaj przesunąć przecinek w lewo o dwa miejsca, bo procent to jest jedna setna. Czyli to jest dodać 0,018. To jest to samo, co 1,8%. To jest dokładnie ta sama liczba. 1,8% to jest to samo, co 0,018 tysięcznych Razy 3000. 800 zł. No i tutaj teraz zapisałem to w tej postaci, dlatego że tutaj teraz zauważmy, że mamy tę kwotę 3800, która pojawia się dwa razy w tym miejscu i w tym miejscu. No i teraz taką matematyczną sztuczkę zastosuję. Wyciągnę tę kwotę przed nawias tutaj, przed, przed to wyrażenie, czyli napiszę, że to się równa. No i wyciągnę tę kwotę 3800. 3800. I co mi zostanie w nawiasie? No, z tego pierwszego zostanie mi 1. No bo 1 razy 3800 to jest 3800. Z tego drugiego zostanie mi ten ułamek dodać 0,018. No i właśnie to jest logiczne, że ta kwota tutaj się pojawia dwa razy, bo na raz się pojawia jako ta kwota, którą wpłaciliśmy i mamy na koncie, dlatego tutaj jest ta jedynka. Ta jedynka oznacza, że tę kwotę mamy dalej na koncie. To jest ta jedynka. A do tego nam się doliczają odsetki. No i doliczanie odsetek, za, do, za doliczanie odsetek jest, odpowie, jest odpowiedzialny ten składnik, no bo to jest plus taki ułamek razy ta kwota początkowa, czyli mamy kwota początkowa to jest 1 razy ta kwota, dodać pewien ułamek razy ta kwota początkowa. No ale teraz mogę te, tą jedyn, tę jedynkę i ten ułamek do siebie dodać. Najpierw, że to jest 3800 pomnożone przez 1,018. Czyli po prostu sprowadza się to do tego, że ta moja początkowa kwota na koniec roku zostaje pomnożona przez taki czynnik. Jeden, dlatego że, że to jest ta kwota, stąd jest ta jedenka plus te odsetki. Sprowadza się to do mnożenia po prostu przez taki czynnik. No dobra, no to teraz zastanówmy się, co będzie na koniec drugiego roku. Tutaj to napiszemy sobie. Rok numer 2. Drugi rok zaczynamy już z taką kwotą. Czyli na początku drugiego roku mamy kwotę 3800 razy 1,018. Ale teraz upływa kolejny rok, ten rok numer 2, no i znowu doliczane są odsetki. Doliczenie odsetek polega na tym, że musimy pomnożyć przez czynnik 1,018. Tak jak tutaj sprawdziliśmy, doliczenie odsetek polega na pomnożeniu przez taki czynnik. No to widzimy, że to sprowadza się do tego, że ta początkowa kwota 3800 zostaje pomnożona przez ten czynnik 1,018 dwa razy, czyli tutaj będziemy mieli do kwadratu. No to myślę, że widzisz już do czego to zmierza. Tutaj mamy rok numer 2 i wykładnik jest 2. Tutaj był rok numer 1 i wykładnik był 1. Jeden. No jedenki mogą nie pisać. No to teraz nie trudno się domyślić, że po 15 latach. Co będzie po 15 latach? Po 15 latach, ja tutaj za każdym razem na koniec roku pomnożę przez ten, przez ten czynnik. Czyli ostatecznie po 15 latach, czyli na koniec roku numer 15, będę miał kwotę 3800, tę początkową, pomnożoną przez ten czynnik 1,018 15 razy, czyli tutaj będzie do potęgi 15. No i to jest to wyrażenie, które mieliśmy znaleźć na wyrażenie, jaka będzie ta kwota po 15 latach. Oni nie kazali nam obliczyć, ile to jest. Nie kazali nam wpisać do tego do kalkulatora, ale możemy wpisać, jak ktoś chce. Kazali tylko nam napisać, jakie jest to wyrażenie. No i tutaj ten czynnik 1,018 to jest bardzo bliski jedynki. To 1,8% rocznie to jest, wydawać by się mogło, niedużo. Ale jak weźmiemy to do 15 potęgi, no to okaże się, że po 15 latach to już... Jest całkiem istotny wzrost tej kwoty, która tu będzie na koncie. Możesz to sobie na kalkulatorze obliczyć. A to, co tutaj liczyliśmy, to to w bankowości nazywa się procent składany.